Ela wraz z trójką dzieci mieszka w podwarszawskim Konstancinie. Przez wiele lat ten 49-metrowy lokal zapewniał dach nad głową wielu ludziom, którzy zaczynali nowe życie w stolicy. Mieszkanie z gumy na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo niewielkie. Mamy kuchnię z mikroskopijną jadalnią, która tak naprawdę też jest salonem. Stół na co dzień jest uwięziony. Wszędzie, gdzie można było, wykorzystano absolutnie każdą przestrzeń. Mamy wszędzie pudełeczka, wszędzie jakieś podwieszenia, półeczki. I to wszystko jest zapchane rzeczami. Tu jest moja łazienka. Łazienka. Słuchajcie, ta łazienka jest tak wielka. Pokaż, Piotruś, swoje nogi, co? Pod prysznicem. Operator jest pod prysznicem. Zmieszczą się trzy osoby. Nieraz musimy korzystać wszyscy naraz, bo ktoś się kąpie, no ktoś chce. Trzeba umyć zęby, cała reszta. Ktoś myje zęby, więc. Dobra, ale wykorzystaliście tak naprawdę całą przestrzeń. Po prostu pod sufit, wszystko zapakowane. To nie jest złe. Natomiast te rzeczy są po prostu stare. Salon, taki pokój główny, to jest sypialnia i ta sypialnia wygląda jak dormitorium. Czyli mamy trzy łóżka i tutaj cała rodzina śpi. To jest chyba pierwszy raz, słuchajcie, widzę takie mieszkanie. Prawda. Generalnie jesteśmy w mieszkaniu, gdzie chomik ma najlepsze warunki mieszkaniowe. Proszę bardzo, możecie to zobaczyć. Nie marzysz o swoim pokoju? Może kiedyś, to robię się. Ja myślę, że nie można czekać z marzeniami. Co powiesz na swój własny pokój? Myślę, że najwyższy czas. Dziękuję. Widziałaś tych ludzi wszystkich, którzy dzisiaj na ciebie patrzyli i bili ci brawo? Ja tu jestem po to, żeby spełnić ich marzenia dla ciebie, bo oni chcą tylko, żeby tobie było dobrze. Domyślam się, ja też nikomu źle nie życzę.